Paweł Florek nieprzypadkowo przed kamerą GKS-u Tychy TV w dwóch spotkaniach rundy wiosennej dwukrotnie zachowywał czyste konto, a przy okazji zapytamy naszego gościa o jego drugą pasję. Wielu pewnie kibiców GKS-u Tychy poznało się już na raperskim talencie naszego bramkarza, tak więc dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Choć chyba powinno być siema, elo, yo, yo, bo to taki bardziej język chyba raperów. No, jak gdybyśmy kręcili tutaj teledysk do kolejnego kawałka, no to na pewno te słowa by padły, ale to w tym momencie myślę, że bardziej odpowiednie byłoby witam serdecznie. No właśnie, jesteśmy kulturalni, więc dzień dobry. Zapytam Cię najpierw o sprawy piłkarskie. W Rybniku remis 0-0, z Polonią Bytom udało się wygrać skromnie, ale 1-0. Dla Ciebie początek rundy chyba udany. No oczywiście, że tak. No każdy to właśnie 0-0 z tyłu, jeśli chodzi o bramkarza, na pewno bardzo buduje i motywuje do dalszej ciężkiej pracy. No najważniejsze właśnie, żeby zdobywać te trzy punkty, żeby punktować i gonić tą czołówkę, bo oczywiście dalej ten awans jest w zasięgu ręki. No to jest kwestia wygrania właśnie paru tych kluczowych meczy i nic, tylko na sam koniec sezonu cieszyć się z tego awansu, który jest naszym upragnionym celem. No. Pewnie wolałbyś tych bramek przepuścić 2, 3, 4, ale żeby drużyna zdobyła w tych dwóch spotkaniach 6 punktów. No oczywiście, że tak. Tutaj właśnie trzeba patrzeć pod kątem tylko i wyłącznie drużyny, bo drużyna jest najważniejsza. No ja oczywiście będę się starał, żeby te bramki nie padały, taka jaka jest moja rola. No i oczywiście, żeby też chłopaki z pola no, zdobywali jak najwięcej tych bramek. I no, najważniejsze, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika, to jest najważniejsze i punktować. Pewne elementy gry zapewne wymagają poprawy. Twoim zdaniem czego brakuje? Bo mam wrażenie, tak to wyglądało w spotkaniu z Polonią Bytom, że było kilka tych sytuacji, no ale brakowało wykończenia. No właśnie o to w tym wszystkim chodzi. No myślę, że właśnie każdy tutaj jest świadomy tego, że bardzo mało bramek wpada z akcji, co jest no myślę bardzo ważne. No mam nadzieję, że tutaj w sobotę teraz spuszczą mnie Połomice, mam nadzieję, że przełamiemy to, tą złą taką pasę niestrzelania bramek z akcji. Tylko żeby to wszystko już do przodu dalej szło. Pierwsze w tym roku spotkanie na Stadionie Miejskim w Tychach. Czujesz taki dodatkowy dreszczyk emocji? Tak, to na pewno ten dreszczyk emocji jest. Tak samo gdy będę wchodził na rozgrzewkę, na pewno ten dreszczyk emocji dalej będzie, ale z każdą upływającą minutą będzie coraz lżej gdzieś tam w środku i tylko i wyłącznie dobrze się skoncentrować, skupić się na meczu, na swojej pracy i zagrać tak, jak najlepiej się tylko potrafi. Puszcza Niepołomice, osoba, która nie obserwuje drugiej ligi, stwierdzi, wygrać musicie, no ale w dwóch pierwszych spotkaniach Puszcza pokazała, że wcale łatwym rywalem nie będzie. Oczywiście, że tak. Tutaj no, taka jest druga liga, tutaj żaden rywal nie będzie łatwy. Każda drużyna, która będzie chciała tutaj przyjechać na ten stadion, będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony, bo na pewno no, jest to ich duża szansa. No nikogo nie można lekceważyć, czy tutaj przyjedzie Puszcza Niepołomice, czy Kotwica Kołobrzeg, czy ktokolwiek inny, no trzeba po prostu spiąć się, zagrać na 100% i walczyć o ten komplet punktów. Było to widoczne, jak w rundzie jesiennej przyjeżdżały tutaj inne zespoły, rzeczywiście one dodatkowo mobilizowały się na grę z GKS-em Tychy, no bo w końcu nowoczesny stadion, fajne zaplecze, była taka dodatkowa mobilizacja w zespole gości? Oczywiście, to można było poznać po ich zachowaniu, po ich stylu gry. No tak jak mówię, no, dla nich to jest wielka motywacja, wielka chęć grania na takim stadionie przy takiej publice, no bo myślę, że no, w innych klubach w drugiej lidze nie ma takiej publiki na meczach. No także no, niektóre drużyny może to oczywiście też zdeprymować, no takie jest zadanie naszych kibiców, jak przychodzi ich właśnie tak spora liczba. Ale też są ekipy, które nie ulegają presji i dla nich działa to motywująco, także musimy się liczyć z każdym zachowaniem każdego przeciwnika. O talencie piłkarskim kibice wiedzą, jak jest tym talentem raperskim. Kiedy to w sobie odkryłeś, jak twoje początki wyglądały? No, bardzo dawno temu się to zaczęło. Było to, o ile pamiętam, pierwszy kawałek nagrałem w pierwszej klasie gimnazjum. W taki pierwszy studyjny kawałek, że tak powiem, bo jakieś tam teksty, pierwsze teksty czy tam podkłady na komputerze to już robiłem za czasów podstawówki tak naprawdę, także no lata już się zajmuję muzyką. No sprawia mi to ogromną satysfakcję, ogromną przyjemność i no tak samo jak bez piłki nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, bo to mnie też napędza. To jest też jakiś mój
mój taki plus, do po prostu takie wzbogacenie do mojego życia. Dlatego no, nie od dzisiaj dziękuję swojemu życiu za to, że postawiło mnie w takim miejscu, jakim jestem. I tak samo mówię o muzyce, która jest moim wielkim wzmocnieniem psychicznym, że tak powiem. Koledzy w szatni słuchają, Adam Varady już rapuje, czy on woli taki czeski rap? Szczerze nie poznałem, jaki lubi gatunek muzyczny, ale chętnie się o go to zapytam. Może też rapuje, kto wie. A koledzy w szatni, są twoje kawałki puszczane w szatni? Tak. Parę kawałków było puszczanych w szatni. Oczywiście nie tak nałogowo, że tak powiem, bo bardziej są takie w szatni, bardziej takie dyskotekowe piosenki, które też gdzieś tam napędzają przed meczem na przykład, żeby po prostu psychicznie się rozluźnić przed meczem. Ale kiedy nagrałem jakiś nowy kawałek, no to chwaliłem się kolegom. No jednym to się podobało, no drugim, którzy wolą inny rodzaj muzyki, oczywiście nie, to jest normalna rzecz. Korzystając z okazji, dopytam w takim razie, czego piłkarze GKS-u tych słuchają w szatni. Ona czuje we mnie pieniądz, oczy zielone, ona tańczy dla mnie, to są przyboje? Nie ukrywam, że parę razy też te utwory się pojawiły. No to są utwory na topie, tak, które się słucha, które są bardzo takie rozbujane, no i no też wpadają w ucho, także bardzo, bardzo często te kawałki leciały w szatni. Jeśli chodzi o gatunki muzyki, które lecą w szatni, no bardzo dużo można by było wymieniać, bo są i dyskotekowe, są hip-hopowe piosenki, różne, naprawdę różne gatunki. To wróćmy do twojej twórczości. Wydałeś już płytę, wiem, że w planach jest kolejna, no i nagrałeś też hymn dla pewnego klubu. Tak, jeśli chodzi o hymn, no było to w 2010 roku, no 6 lat temu. Bardzo, bardzo fajna pamiątka. No, ile pamiętam, pan prezes Chrzciciela Tychy poprosił mnie, abym nagrał taki hymn, jak się dowiedział, że też robię muzykę. No oczywiście nie miałem nic przeciwko, zrobiłem swoje. No, nagrałem hymn, który trwał 4 minuty. No, pan prezes spodziewał się, że będzie to trwało tylko 2 minuty, na co najwyżej. Także troszeczkę się trzeba było w to wsłuchać. A jeśli chodzi o moją płytę, no to taki punkt zwrotny, myślę, w tej mojej przygodzie muzycznej. Znajomi, nieznajomi też mówią mi o tym, że bardzo fajnie ta płyta wyszła, lubią wrócić do niektórych kawałków, ja też sobie czasami przesuję te kawałki, chociaż tak sobie zastanawiałem ostatnio, że gdybym nagrał tą płytę w tym momencie, na pewno byłaby ona inna, bo to muzyka jest właśnie takim gatunkiem życia, że wszystko odbywa się na takiej zasadzie, że przeżycia, różne doświadczenia życiowe, jakieś przemyślenia, no wszystko bierze się pod uwagę w tych momentach i kiedy się pisze tekst, no i myślę, że teraz wyglądałoby to inaczej. Na pewno jak będę miał plan nagrać nową płytę, będzie ona zupełnie inna. Chciałbyś kiedyś nagrać hymn dla GKS-u Tychy? Kto wie, jeżeli kiedyś będzie taka potrzeba, jeżeli będą chcieli, abym ja zrobił ten kawałek, bo na pewno tutaj w Tychach jest wiele osób, które mogłyby się tym zająć, ale jeżeli zostałbym poproszony o to, myślę, że jak najbardziej. Ostatnie pytanie. Paweł Florek jest lepszym bramkarzem czy raperem? No ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo ciężko. Oczywiście wychodząc na boisko staram się być jak najlepszy, tak samo wchodząc do studia, nagrywając swój tekst, swój kawałek, też staram się to zrobić jak najlepiej. Także no bardzo trudne pytanie, ale będę dążył do tego, aby kształcić się w tym. I kto wie, jeżeli nie ta piłka da mi kiedyś chleb, no to kto wie, czy nie ta muzyka. Także w tym staram się robić wszystko na 100%. W takim razie powodzenia i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.